dni przyjechaliśmy właśnie do Zakopanego, a w ogóle to zobaczcie, co nas spotkało troszeczkę wcześniej. Tak. Przyjechaliśmy na ferie do Zakopanego. Tak. I wiecie co, Kasia się tutaj zakopuje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wjechaliśmy w jakieś góry, no i jest dynka. I patrzcie, o tam się pan zakopał. Akcja. Let's go! O Jezu, bardzo leci! Dobra. Teraz słuchajcie, idziemy na psi zaprzęg! Jejku, jakie słodkie piesej czuńcie! One chcą biec! Pędzić! Jaki pies, co? Jakie ma oczka piękne, kolega niebieskie, cześć! Ja nie wiem, co mówi kto, bo nic nie słyszę, ale słyszę pieski. Ale jak taka babuszka. Pani mi powiedziała, że zawsze w tym pieszym zaprzęgu takim kontrolującym tą babuszkę, także to tak jak trzeba. To już o sobie coś świadczy. Tak. Dawaj, ukradł mi rękawiczkę. Proszę pana, bo mi tutaj o, już, dobra, dziękuję. Ej, a jak się kieruje psami? A ty co, a co tak stoisz na mrozie? Co ty tu będziesz siedział? A gdzie mam siedzieć? Bo mnie wiedza! Na koło, spuca! Popatrzcie, pani mnie tutaj normalnie zapina w takie sanki! To jest takie słodkie, że ja nie mogę! O Jezus, ale fajnie. Ale słodko biegają. Boże, jakie fajne pupki mają. Biegną w sobie słodko, ciup, ciup, ciup. A mają tak, że chce im się czasami załatwić podczas biegu? Tak. Ej, dosłownie o tym gadaliśmy i Basty teraz zrobił kupę, no nie bierze. Tak. Czy ta prędkość, którą biegniemy w tym momencie, to jest max? To jest prędkość turystyczna. Są psy, które na zawodach osiągają prawie 50 km na godzinę. Wow! Okej, Kaja. Pan tu normalnie jakieś komendy takie krótkie daje. Mega ciekawe. Okej, ho, ho. A ja nadal nie wiem, jak one skręcają. Od ilka ty zjeździcie, Kasik? No i fajnie. Mały, no. Powiedziałby pan, no ja bym nie powiedział. O, skocznia. Łoprz! Lepiej jak kupacki. No, jak? Jak łóżka im latają, Jezu. Tylko się nie wydupcasz, tylko się nie wydupcasz, tylko się nie wydupcasz. Jak pan nimi steruje? G to jest prawo, aha. O to jest lewo. Go, no to naprzód albo hop, hop, hop. Mega ciekawe. Dobra, G! O, skręciłem. No i kit. Okej, go. O, lecimy. Jakie one są podjarane, że mogą je ruszyć. One się męczą? Jakby... Nie, one to lubią. U nas jest zasada, pies, który nie ma ochoty biegać, to po prostu nie biegamy. Aha. Widać ewidentnie, że one same chcą do przodu. Tak. Żadnych batów, ani piców, ani niczego innego. Tak. One wiele lat biegały w zawodach. Były takimi sportowcami wśród psów. I teraz tak. To jest ich taki... Tutaj biegają czterokrotni mistrzowie Polski. G, 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 Kalia, G. Okej, okay. Super. O, okay. Zrozumiały, że w prawo. Jak to? Dobrze się biega? Już uda? Okej. Okay. O! Papa. Fajnie dreptają sobie. Ale to musi być faktycznie, jak tak sobie myślę, jak ja bym miał na przykład coś ciągnąć, cholera. To koniecznie musimy spróbować. Dobry! Ej, to było najprzyjemniejsze 10 minut w moim życiu. Ej, dobra, dogadałem się tutaj, że mogę cię pociągnąć. Co? A później ty mnie. O, co ty gadasz? No, tylko odepniemy psiaki. Aha. A tam strapcie. Po drodze też strały. W trakcie? Ale fajne to było. Ale strasznie sędziły wąki moje. Nie robiły 3 razy kupę. Nie, zepsuł się. O, działa. Kocham ciebie bardzo mocno, psie. Kocham cię. Zrobisz to? Jesteś najlepszy. Słuchajcie, bo jest coś takiego, że psy, które są huskimi, no huskie po prostu, mają tak. Takie psy mają tak, że jak się powie au, to one odpowiadają. Zobaczmy. Mam do ciebie kwestię z prawej, wiesz? Słuchaj. Au! Cześć koledzy, zmęczeni jesteście? Albo zmęczone? Cześć. Cześć misie. Misie, pysie. O nie! Oddawaj. Ty, nie sam się dałem. Sorry, sorry. Chciałbym już bardzo powiedzieć. Go! Ej, a weź nie wyłączaj hamulca. Dawaj, go! Daj! Daj! O!
G. O kur! Dobra. Podaj łapę. Dobry piesek, dobry. Pam! Szacunek dla piesków, bo jest strasznie ciężki. Patrz ile przebiegłem. Ho! Znaczy tu, okej! Mój kaski się jakoś rozpędził za bardzo. Żyjesz? Ja jestem kaskaderem Gen Z, tak. Widzowie, trzeci raz się wystraszyłam tego jelenia. Próbuję coś odwieźć, być co inni. A tak poza jeleniem to przyjechaliśmy oczywiście na góralskie jedzenie. A świeży, słuchajcie, przyjechał w góry bez butów zimowych. Ale proszę Państwa, gdyby to już buty, a wiecie czego jeszcze zapomniałem na snowboard? Deski snowboardowe. Dobrze, że mnie nie słyszałeś. Proszę Państwa, to już na prezentację moich bucików nowych. Ile? Muszę kontrolować nasze wspólne finanse. Ja nic nie widzę. Ładne. Brawo. A kupiłeś pół rozmiaru większe, bo nie wiadomo, czy się rozbiją. Tak, to musiał się rozbić. To jest wege burger. Przedawkowałem jedzenie, zjadłem tak dużo, zjadłem swoje, jeszcze od wiczki. Jak dojadłeś od wiczki, to będą dobre triczki. Dajcie swoje jakby telefony. Pani wylosuje, kto zapłaci napiwek, dobra? Nie, to ja też muszę. Ile wyszło? Dobra, słuchajcie, te na pewno mają baby, to nie bierzemy. Ten. Nie mój. Oczywiście, że mój, wiedziałem. Mam challenge dla moich kochanych przyjaciół. Osoba, która znajdzie podczas tego wyjazdu jako pierwsza albo magnes, albo zawieszkę z imieniem Faustyna, wygrywa ode mnie stówkę. Ma pani zawieszkę Faustyna albo coś z imieniem Faustyna, jakiś taki ten? Nie? Zakupy udane, pamiątki kupione i lecimy teraz do naszego domku i nie widzieliśmy go nigdy wcześniej, także będziecie mogli zobaczyć naszą reakcję. Villa uroczysko. Podoba wam się wszystko? No. Zanim otworzymy oczy i zanim powiemy... Już otworzyłem na chwilkę. A ja cię nie zamknęłam. Mam pytanie. Czy to jest taki typowy góralski? Tak, a ta jak zdecydowanie. Zawsze? Myślę, że zawsze będzie modernistyczna. 3, 2, 1... Uuuu! Zupełnie inaczej. Kurde, mala! Tak pięknie jest. Ej, para! Ojej. Co jest? Siema. Nie no, jest przepięknie, tu patrzę na teledy. Szach tutaj! Z Hanią! Losujemy. Pachnie. O, mam teraz drzazgę w nosie. Pachnie się. Nie pachnie, w ogóle ta ściana. Tajemnicze pomieszczenie. To jest twój pokój. Patrzcie! O, się przestraszyłem. Ej, bardzo mi się podobają te ledy. Szach tutaj z Hanią! Na wszyscy się kąpimy, nie? Nie! Jest pokoje na górze i dwa. Ale czyli nie ma dla was? Nie ma dla was. Okej, jest cztery pokoje, prawda, że śpią u nas w salonie. A widzisz, dobrze. Jak będziesz miała tę Sofię? Tak, składane. Jak chodzić do kamery? Oszukali nas, mamy spać na kanapie. Tyle wam powiem. Ja wracam do domu. Dobra, proszę państwa, nóż decyduje, kto wybiera jako pierwszy pokój. Faustyna, wierzę, że to będzie na ciebie. Bierzemy ten napis, Klątwa Fausty, czyli wybieranie jako ostatnio, potwierdzi hey. Znowu. Leci 50%, 50%. Tak jest! Chcesz namówić je, żeby się zamienili? Nie, chcę namówić chłopaków, żeby się zamienili, bo dziewczyny mają więcej bagażu. Nie, ja mam więcej, bo ja wziąłem cały sprzęt na snowboard, nawet deskę snowboardową. Nie wziąłeś. Myślałem, Fausty, że chcesz nam ułożyć drugie łóżko z walizek. W sumie byłoby podobne do pierwszego. Patrzyłam przed chwilą z Wiką pokoje i stwierdziłam, że nam będzie lepiej w tamtym. A mogę ja też mieć głos? Poczekaj, zastanowię się. Telewizor. Dobra, zdecydowaliśmy. Decyduję ja. To co powiedziałam. I Hania też. No. Tak jak zadecydowałam. Drodzy widzowie, idziemy teraz do tajnego miejsca. Uwaga, czy jesteście na to gotowi? Dajcie dzwoneczek, subskrypcję i uwaga. Jest!
Ja śpię koło bojlera, bo będzie ciepło. Sauna jest! Sauna jest! Ja przytrzymam i poklepię ten. O, jeden nic. To jest kryjówka, chodźcie poklepić. Chodź się skryj w kryjówce. Nagrywałem cały czas. Nie ma bicia mnie. No co? Odegrałem się. I że mam to przeskoczyć? No. Easy. Tak. Bus się zakopał, jest zimno, ale jest super. A teraz próbujemy wyjechać. I ja też oczywiście pomogę. Dawajcie! Benek, trzymaj się! Jej! Mamy to! Właśnie dojechaliśmy do centrum, żeby zjeść sobie śniadanko i mamy pierwsze... Załamanie nerwowe też można to nazwać. Na co źle stanęła. A Natalia wygląda jakby zbierała czakrę jakąś i zaraz robi tak. Dawaj! Z mieczem jakimś. A boli, my czujesz, że cię coś ubiera, Natalka. Doczłapiemy się na jedzonko, na śniadanko, a później będziemy atakować pierwszą atrakcję dzisiejszego dnia. Tak blisko. Jestem jednorożcem! Daj Liza. Kocham, ale pranka zrobiłem. Wrzuciłem Benkowi kawałek sopla do kieszeni. Bus topnieje, to mi będzie oszlane. Będzie siku zrobił. Nie no, top content. Test góralskiego kakałka z piankami. Test góralskiego soku wyciskanego z grejpfruta i z pomarańczy. Wow, jest takie same jak wszędzie. Ale zaraz oberwiesz. Widzowie, patrzcie jakie Benio ma oldschoolowe podeki. 3, 4. Nie da rady. 102 metry. Montażyści, przeróbcie tak, jakby wysoko leciał. Słuchajcie, tak jak widzieliście, Nati skręciła kostkę i przyjechał cichy z rekwizytami do naszego odcinka. I wiecie co? Zakopał się. Czemu nikt mu kurna nie powiedział, żeby tu nie wjeżdżał? Jestem gotowy do działania. Wika, Wika. No ale jest bicek. No jest. Proszę nam powiedzieć, jakie są warunki na drodze. Jadę! Jednak nie jadę! Dramat. Zaraz! To było straszne! To jest wytrzymałość! Wow, jak na tronie! Fajnie! Widzowie, jak chcecie zobaczyć, co my tutaj tworzyliśmy i dlaczego, to wpadajcie na poprzednie odcinki, żeby zobaczyć, co się działo. Byliśmy przed chwilą na stoku narciarskim i okazało się, że tam jest zakaz zjeżdżania na takim czymś, a potrzebujemy tego do odcinka, już pewnie widzieliście ten odcinek. I stworzyliśmy swój własny stok! Dawaj, Bartek! Jak było? Twarzą w dół, ty głupku! Moje pomponiki. Pierwszy test naszego stoku narciarskiego. Taneczkowego, przepraszam. Mega ekstremalnie bałem się o swoje życie. I o to w tym chodzi. Hania, podaj rękę. Nie, ja się boję też o twoje życie. Już tu zostajesz. I'm a little bit scared. Będę właśnie nagrywał bardzo bezpieczny zjazd w bardzo bezpiecznym miejscu. Zrobiliśmy taką zjeżdżalnię, że musicie koniecznie to zobaczyć na poprzednich odcinkach. A patrzcie, Eka wylądował tutaj i to jest kupa, chyba się zesrał ze strachu. Jak się zaczynają nasze dni? Także czekamy na otwarcie restauracji, bo jesteśmy głodni. Dzisiaj kto sobie zrobić zdjęcie z dziadem, dostaje 50 zł od Ali. Z jakim dziadem? Dobra. Z tym dziadem. Nie mogę cię tu chodzić. Nie ma przecież dziada, dziad jeszcze śpi. Dzień dobry, czy jest już dziad? Bartek zbierał. To jest ołtarz dziada. Ołtarz dziadu. Ja jestem chyba zmęczony, ale dziad się rusza. Halo, miałem przebitki nagrać. Odkładać tą pizzę. Odkładać z powrotem. Siak. Pierwszy raz od momentu, kiedy jesteśmy w Zakopanem, jest tak przejrzyste powietrze, że widzimy nasz Giewont. Wygląda jak wyciskanie pryszcza. Jezu, Wika. Montażyści, to będzie...
Proszę państwa, montażyści. Wszystko jasne. Widzowie, nagraliśmy już przedostatni odcineczek. Został nam ostatni jutro. A co jeszcze trzeba zrobić, żeby grzechu nie było? Oj, tak, 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 ja wiem, mogę co powiedzieć trzeba? Co? Spotkać się z jakąś fajną góralką. Nie, chodziło o co, Fausti? O wypicie krzańca. Nie, co mamy przed sobą? Sto! Tak, więc zajadamy się pysznym jedzonkiem, widzimy się na stoku. Sprawdźcie to. Wow, ale to zrobiłeś dobrze. Wprawdzie mamy jakieś 40 minut na zjeżdżanie, ale w końcu mamy będziemy mieli zaliczone. Gotowi? Jedziemy. Patrzcie, Benio, próbuję, startuję. Fausti. I co? A ty nigdy nie jeździłeś, Benio? 20 lat temu. O, to tyle co to ja mam. Prawie. Dobrze. Wow! To co, widzimy się na... Widzimy się na sorze. Plan jest taki, że idziemy jeszcze raz, żeby popatrzeć aż jak Fausti i Benio się wywalają, a później idziemy z Eko na czerwono. Widzowie, jesteśmy na górze z Bartkiem. Masz wszystko? Mam. Dobra, jazda. Tak, tak, u mnie git. Chociaż nie wygląda. Dobra, jadę tu. Teraz pewnie się wywrócę, ale... Dobra, zbieramy sprzęcior i wracamy na chatę. Kurde, słuchajcie, wypożyczyliśmy całego minibusika na wyjazd, którego w ogóle nie używaliśmy, bo zakopał się już pierwszego dnia. Wyjazd dobiega końca, a busik stoi jak stał. A kto to tak posypał tu? Ja. Bartek, będziesz sypał ryżem na moim ślubie? Co, Wika, pomagasz? Nadzoruję. Dobrze, Ania. Troszeczkę bardziej w prawo. Bardziej tak, wiesz, tak. Jedno słowo, a na, tu wsadzam. Na miękkich kolanach. Oj, Haniu, Haniu, mogłabyś zrobić to lepiej. Sieje. Jedzie! Kręca! Dobrze, kochani, lecimy tu! Cholera. Ale to i tak mi idzie. Totalnie jestem przekonana, że nam się uda. O kurde! No, idzie! Oj, dupa. Zaczęła wam się herjew. Zbawienie przyjechało. Tu nie chodzi o jedzenie, tylko o lawetę. No i to jest moc. Dobrze chłopy robią, dobrze. Ale idzie. Brawo, misja zakończona. Udało się. No i tak oto kończymy ten odcinek. Do zobaczenia, widzowie, jutro. Nie jutro, za kilka dni. Pa.